Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę miejsce dla graczy, gdzie można się odstresować, pośmiać i poczuć przyjemność z oglądania interaktywnych treści. Głównie zajmujemy się tematem gier na telefon i nie inaczej będzie dzisiaj, bo chciałbym przedstawić Ci najlepsze superhity, które miały swoją premierę bardzo niedawno. Wielu z tych gier możesz nie znać, więc oglądaj do samego końca. Oglądaj też uważnie, bo mam dla Ciebie zadanie. W pewnych momentach filmu na ekranie będą pojawiać się ukryte litery, które musisz wyłapać i złożyć do kupy, wtedy utworzą one hasło, które musisz zapisać w komentarzach. Twoją nagrodą będzie serducho. Gotowy? No to zapraszam na seans. Ej mordeczki, nie wiem czy kojarzycie tą grę, ale jest ona według mnie prawdziwym hiciorem. To takie połączenie Brawl Stars i trybu Battle Royale. Wykonanie prześwietne, już od pierwszej rozgrywki gra mnie do siebie przekonała i wiesz co? Myślę, że będziesz miał podobnie. Samouczek jest krótki, bo sterowanie i używanie broni jest tutaj banalnie proste. Cała taktyka opiera się na tym, jak się poruszać i kiedy używać poszczególnych broni. Mamy tu strzelbę, która jest zabójcza na krótki dystans. Mamy kuszę, którą eliminujemy wrogów z daleka. Oraz mamy granaty, które są najbardziej mobilną bronią o szerokim polu rażenia. Naprawdę genialna sprawa, jak te proste rzeczy można cudnie wykorzystać w walce. A rozgrywka urzekła mnie tym, że tutaj od samego początku gra się z nami nie pieści. Jako przeciwników daje nam od razu prawdziwych graczy, albo bardzo inteligentne i nie dające sobie w kaszę dmuchać boty. Dzięki czemu zwycięstwo smakuje o wiele lepiej. Gra graficznie jest zarówno świetna, jak i nieprzesadzona, co sprawia, że pójdzie na większości telefonów z jakimś oczywiście rozsądnym Androidem. Tutaj też jest masa postaci, które mają swoje unikalne umiejętności, też bardzo istotne w walce. Jestem autentycznie podjarany tym tytułem, chciałbym Ci go polecić, bo wiem, że Ty też będziesz się cieszył grając w ten tytuł. Gra jest przekozacka, po prostu. Jest to mobilny odpowiednik gry na Wii od Nintendo. Wygląda i działa bardzo podobnie. Będziesz mógł wsiąść za stery fikuśnego pojazdu, ścigać się w emocjonujących i często nieprzewidywalnych wyścigach. Raz byłem pierwszy i przed samą metą ktoś użył na mnie mocy i wytrącił mnie z prędkości. Skończyłem poza podium. Tak samo nieraz udawało mi się idealnie wejść w zakręt i wykorzystywać elementy mapy w taki sposób, że z końca stawki przesunąłem się na prowadzenie w kilka sekund. Każda rozgrywka jest tutaj niesamowitym przeżyciem, już dawno nie widziałem takiej masy zabawy, nawet Beach Buggy Racing nie może się z tym mierzyć. Jest to po prostu marka Nintendo i powiem Ci, że mega jaram się tym, że wielu deweloperów widzi potencjał w branży gier mobilnych, bo dzięki temu rośniemy w siłę. Im popularniejsze i bardziej dochodowe stają się gry na telefon, tym więcej mamy takich perełek dostępnych na naszym sprzęcie. Gra jest idealna do zagrania niemal w każdym momencie, musisz mieć po prostu tylko kilka minut spokoju i koncentracji. Więcej Ci nie trzeba, aby czerpać z tego kupę frajdy i satysfakcji. Nawet się nie zastanawiaj, mordeczko, pobieraj. Link do wszystkich gier znajdziesz w opisie. Oj kurczę, niezłe sztosy miały ostatnio swoją premierę. Oto jedyny horrorek na liście, ale i tak żaden inny by go chyba nie pobił, bo poprzeczka została zawieszona tu bardzo wysoko. Może pod względem samego modelu rozgrywki nie jest oryginalnie, bo jej schemat jest nam już dobrze znany. Psychopata grasuje w miejscu, w którym przybywamy, a my musimy osiągnąć jakiś cel, eksplorując i rozwiązując łamigłówki, aby się od niego po prostu uwolnić. No tu fabuła opiera się na czymś właśnie podobnym. Po mieście grasuje porąbanie, który jeździ samochodem z lodami i porywa dzieci. Jednego dzieciaka porwał na naszych oczach, dlatego postanowiliśmy szybko zainterweniować. Aby uwolnić naszego rówieśnika, musimy odwiedzić wiele lokacji, każda w innym klimacie, choć oczywiście wszędzie panuje mroczna atmosfera. Graficznie ten tytuł sprawuje się przecudnie. Gra wygląda bardzo ładnie, a jednocześnie chodzi płynnie. Jest to świeżutki tytuł horror, polecany dla wszystkich, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji. Ja wiem, że wyszło Call of Duty, że jest to mega odjechana i wyhypowana gra, jednak nie możemy zamykać oczu i być zamknięci na kolejne świetne tytuły FPS, które pojawiają się na naszych telefonach. Graficznie ten tytuł to jest po prostu jakiś kosmos. Popatrz na ten gameplay i powiedz mi, czy nie można zrobić błędu i pomylić tego tytułu z grą na PC lub konsolę? Bo moim zdaniem jak najbardziej tak i nie będzie to wielkim grzechem. Wiem, że wielu PC-owych graczy uważa rynek gier mobilnych jako takiego
niedorozwiniętego brata ciotecznego branży gier, ale jak widać na tym przykładzie i wielu innych gier, ten rynek po prostu zaczyna robić się genialny. Gra na telefonie jest wygodna i staje się coraz bardziej widowiskowa, myślę, że się ze mną zgodzisz. Warface to nie wiem czy kojarzycie, ale to darmowy FPS na komputery osobiste. Kiedyś łupiłem w niego godzinami, mam z nim świetne wspomnienia, szczególnie takie świąteczne, gdzie właśnie w tym okresie mapy były wypełnione śniegiem i ozdobami, no coś pięknego. Teraz mamy to na telefonie. Oh yeah! W tej grze bardzo niepokojące jest to, że pojawiają się w niej jakieś dziwne japońskie reklamy, które wyglądają trochę jak paradokumenty. Choć można to oczywiście uznać jako dodatkową rozrywkę i darmowy abonament, nie wiem, Polsatu. Dobra, mniejsza z tym, skupmy się na samej grze. Jesteśmy ludzikiem z Michelin, albo przynajmniej jego kuzynem. Wchodzimy na różnorodne plansze, których platformy zostały osadzone na dużych wysokościach i nie jest to zrobione bez powodu. Zadaniem każdego gracza na planszy jest wziąć za troki innych i wyrzucić ich poza obszar mapy. Jeżeli jakiemuś graczowi się to uda, staje się on większy i silniejszy. Dędając na barkach przeciwnika, nie jesteś po prostu totalną owieczką idącą na rzeź, masz jeszcze jakąś szansę się uwolnić, naciskając wariacko w ekran. Osoba, która zostanie jako ostatnia na placu boju, wygrywa. Rozgrywki są dynamiczne i szybkie, można w nie zagrać w niemal po prostu każdym momencie, bo cała zabawa trwa jakąś minutę, może dwie. Mnie totalnie przerosło sterowanie w tej grze, ale może tobie pójdzie lepiej ogarnięcie zasad wygrywania i grania w ogóle. Pierwsze co sobie pomyślałem o tej grze to kurde, ale bajerancka. Wydaje mi się, że twórcy chcieli postarać się o właśnie taki efekt, nie jest to dziełem przypadku. Gra sprawia wrażenie, jakby była wielkim tytułem z otwartym światem, który jest wsadzony do takiej szklanej małej kuli, na którą możemy patrzeć trzymając ją w dłoni. Coś właśnie takiego czuję ogrywając ten tytuł. Głównie dlatego, że gdy jesteśmy w lobby, to nasza postać jest taka full HD, wiecie, wow wow wow. Możemy dostosowywać w niej broń, umiejętności i wiele więcej i wydaje się, że będzie to FPS z perspektywy trzeciej osoby, a gdy przychodzi zagrać pierwszy mecz, widzimy jakieś małe ludziki naparzające się między sobą i przypomina to wtedy bardziej platformówkę. Broń Boże to wcale nie umniejsza zabawie, jaka towarzyszy z rozgrywki, dzieje się tu naprawdę wiele rzeczy, zdecydowanie liczy się tutaj skill, a sama produkcja ma swój charakter. Są dwa tryby rozgrywki i dwie mapy jak na razie, na pewno to będzie się zmieniać, gra jest nowa i świetnie, że twórcy nie silą się od razu na jakiś perfekcjonizm, bo dzięki temu mamy już tą grę, która daje ekscytującą szybką rozgrywkę właśnie w tej chwili. Powinno ci się to spodobać. Ej, po pierwsze, nie oceniajcie mnie. Nie to, że jestem dziecinny, bardziej nostalgiczny. Atomówki to bajka mojego dzieciństwa i gdy zobaczyłem nowy tytuł, gdzie w roli głównej były Bójka, Bajka i Brawurka oraz inne zwariowane postacie z uniwersum tej kreskówki, jak ten dziecinny burmistrz i jego lala sekretara, no to po prostu musiałem spróbować. I po zagraniu utrzymuję stanowisko, że jest to świetna gra. W dzisiejszym odcinku jest wiele gier, na które przyjemnie się patrzy i się przy nich chilluje, a to jest właśnie jeden z tych tytułów. Sama rozgrywka nie jest innowacyjna, można by ją zobaczyć m.in. w grze Burrito Bizon. Polega ona na wystrzeliwaniu się w tym przypadku z procy i latanie jak najdalej. To jak daleko polecisz zależy zarówno od przypadku, jak i od tego jak wykorzystasz swoje moce, które rozwijasz i odblokowujesz w odpowiednim panelu pomiędzy akcją. Za każdym razem twoim celem jest dolecieć do punktu oznaczonego chorągiewką. Skoro masz cel i wiesz co musisz zrobić by wygrać, wzrasta chęć do działania i po prostu o wiele przyjemniej podejmuje się kolejne próby, tym bardziej, że niemal za każdym razem jesteś lepszy niż podczas ostatniego razu. Jest to gra akcji z elementami przygodówki, w której zanurzysz się w świat rozległej dżungli, w której niczym jak w Ark Online jest od groma dinozaurów. Oczywiście będą one naszym głównym generatorem frajdy w tej produkcji. Celem twojej rozgrywki jest upolować lub okiełznać jak najwięcej tych prehistorycznych stworzeń. O tytuł najlepszego huntera będziesz walczył z innymi graczami, bo jest to tytuł MMO. To świetny widok zobaczyć takiego tyranozaura, który ma założone na siebie lejce i siodło i wykonuje nasze rozkazy. No, obrońcy wymarłych zwierząt zapewne zabiją mnie za ten tekst, tylko że gdy już to zrobią, to automatycznie stanę się tym, kogo bronią, czyli wymarłym zwierzęciem. Nie wiem, szachmat? Mam immunitet? Tak czy siak, życzę ci świetnej zabawy w poskramianiu tych przecudownych, pradawnych stworzeń.
kurczę, ej, ile przyjemności dała mi ta gra i bez skojarzeń, bo naprawdę miło się ogrywa ten tytuł. Jest prosty, bo oparty o gatunek gier zręcznościowych, no i za wiele tutaj nie musimy robić. Chodzi to głównie o to, byś przeciął linę w odpowiednim momencie i wiesz co, nie wiem czy jestem dziwny, ale mnie to bawi. Naprawdę sprawia mi to wiele frajdy, bo jest to taki relaks dla umysłu. Można się nieźle wychillować, więc gra jest genialna po jakimś długim dniu w szkole lub w pracy. Z racji tego, że została stworzona w oparciu o levele, to z każdym poziomem zwiększa się oczywiście poziom trudności. Wyzwania ciągną za sobą element logiczny, więc z czasem trzeba będzie chwilę pogłówkować, jaką decyzję podjąć, by rezultat spełnił oczekiwania. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale produkcja ma super grafikę i nie chodzi mi tutaj, że jest realistyczna, no bo nie jest, ale te kolory, cienie, jakość animacji, to sprawia, że przyjemnie się na to patrzy. Tobie też życzę tego samego, mordeczka. Gra szybko mnie zaskoczyła, bo niby jest jeszcze w wersji beta, a tu proszę bardzo, polska wersja językowa. No i to się szanuje. Do tego wszystko jest tłumaczone krok po kroku w praktyczny sposób, dzięki czemu jednocześnie gramy i poznajemy podstawy gry. A są one zarówno proste, jak i ciekawe. Przekonasz się o tym na własnej skórze, ale zrób mi to przyjemność i daj mi trochę o niej poopowiadać. Ogólnie to zaczynamy od stworzenia rakiety, dzięki której będziesz mógł tworzyć i rozwijać swoje stacje kosmiczne również na innych planetach. Aby to zrobić, musisz mieć jednak wypasione rakiety, a żeby je stworzyć, trzeba zadbać o rozwój poziomów poszczególnych elementów twojej stacji. Gra wciąga to bardzo, bo zawsze jest coś do roboty, nawet gdy rakieta jest wystrzeliwana, to towarzyszą temu fajne quick time eventy. Czujesz to? W grze na telefon takiego typu są quick time eventy. No po prostu sztos, one urozmaicają zabawę i to nieźle. Kolorystycznie również tutaj jest niezły odpał, mi się to mega podoba, no i ten język polski, nic tylko grać. Kolejna szalona zręcznościówka, która ma bardzo podobny klimat do swojego poprzednika w tym zestawieniu, jednak zdecydowanie wyróżnia się swoją ekstremalnością. Twoim zadaniem jest pomóc bandzie złodziejaszków obejść śmiercionośne przeszkody i wykąpać się w wagonie hajsu. Zrobisz to przeciągając linę, która brzmi jakby była po prostu z lateksu, no weź posłuchaj. Paranoja po prostu jak to brzmi, ale mniejsza z tym, jest to zawsze jakiś efekt, nie? Gra wizualnie, jak widzisz, prezentuje się kolorowo, a my lubimy kolory, choć ostatnio, gdy to mówiłem, odezwał się do mnie widz z epilepsją i powiedział mi, no chyba nie. Tak czy siak, gra działa na standardowych zasadach przechodzenia poziomów, które za każdym razem robią się coraz bardziej wymagające. Oby wymagana nie była pomoc lekarza, więc uważajcie na kolory w tej grze, są piękne, ale i zabójcze jak widać. Epicka gra, po prostu epicka. Kurczę, żałuję trochę, że wizualnie nie wygląda trochę lepiej, ale mam nadzieję, że w przyszłości twórcom budżet pozwoli na dowolenie do pieca w tym temacie. Jednak już teraz jest świetnie pod względem rozgrywki. Na początku myślałem, że będziemy tu biegać po dachach jak w Mirror's Edge, jednak tutaj w jakiś sposób fruwamy. A fruwać będziemy niezłym cwaniakiem, co można bezbłędnie wywnioskować ze wstępu gry, sam zobaczysz. Rozgrywka polega na przejściu jak najdłuższej trasy, co w tym otoczeniu pełnym niebezpiecznej akcji wiąże się mocno również z wytrwaniem przy życiu jak najdłużej. Lecąc z coraz to większą prędkością po terenach miejskich, eliminujesz przeciwników ustawionych na dachach wieżowców oraz zbierasz amunicję i inne ulepszenia. Oczywiście musisz też zwracać uwagę na to, żeby nie wpaść w żaden budynek. Nieraz miałem taką rozgrywkę, gdzie eliminowałem po prostu każdego, a potem jak ślepy ptak wpadłem w szybę. Nie jest to proste połączenie tych właśnie dwóch elementów zręcznościowych, ale myślę, że dasz sobie radę. Super, że obejrzałeś do końca, naprawdę jesteś wielki, bardzo fajnie, że ci się podobało, mam nadzieję, że spodobają ci się również inne moje filmy, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to serdecznie zapraszam, serdecznie również cię zapraszam do tego, żebyś obejrzał inne moje materiały, które teraz ci się wyświetlają.